Cześć, witam w trzecim odcinku naszego kursu. W tym odcinku dodamy sobie panel administracyjny do naszego projektu, a więc do naszych kontrolerów tutaj, do katalogu controllers, dodamy sobie kontroler panelu administracyjnego. Dodamy sobie kontroler, wybierzmy sobie MVC5 controller empty i nazwijmy sobie nasz kontroler panelu administracyjnego dashboard controller. Dashboard Controller, klikamy Add. Visual Studio w tym momencie dodaje Dashboard Controller do naszego projektu. Dashboard Controller został dodany. Możemy sobie usunąć niepotrzebne usingi. Dobrze. Mamy nasz Dashboard Controller dodany i mamy dodaną pierwszą akcję Index. Dobrze, to teraz skoro mamy dodany dashboard controller, no to dodajmy sobie widok index dla naszego kontrolera. Kliknijmy prawym, add view, view name index, tak, template empty, zostawimy empty, używamy layoutu i dodamy sobie nasz widok. Klikamy add, Visual Studio w tym momencie dodaje widok, został dodany i w widoku mamy dodane tutaj coś takiego jak viewback title index i nagłówek h2 index. Viewback title index, tu jest ustawiany tytuł na index. I ten tytuł, co tu jest ustawiony na index, to ten tytuł zostanie wstawiony do layoutu, z którego korzysta nasz widok, w tym miejscu, tutaj. Viewback title, ten tytuł zostanie tutaj ustawiony. Skoro tutaj ustawiamy index, to w layoutie będzie tutaj index, myślnik My ASP.NET Application. Czyli jakbyśmy sobie zaraz to uruchomili, to w title tak zobaczymy. Czyli uruchommy sobie aplikację. Dobrze, nasza strona się uruchomiła i mamy tytuł Index My ASP.NET Application. Dobrze, zrzućmy tą stronkę na pasek i zmieńmy tutaj. Nie będziemy chcieć, żeby tu było wyświetlane Index, tylko będziemy chcieć, żeby tu było wyświetlane Dashboard. Dashboard i nagłówek H2 też nie będziemy chcieli wyświetlać indeks, tylko dashboard. Zapiszmy sobie to i jeszcze w layoutie tutaj nie będziemy chcieli wyświetlać dashboard myślnik My ASP.NET Application, tylko będziemy chcieli wyświetlać obszar administracyjny, że to jest, czyli admin area. Tak, teraz sobie to też zapiszmy, wróćmy do naszej strony i teraz sobie odświeżmy i teraz zmienił się tytuł na Dashboard Admin Area i tutaj H2 też mamy Dashboard. OK, możemy sobie to zamknąć. Dobrze, jak sobie dalej popatrzymy na nasz layout, to tutaj mamy styl render content CS i script render bundle modernizer, czyli w tym miejscu dodawane są nasze bundle. Jak sobie przejdziemy do app start, bundle config, to tutaj mamy content CS i bundle modernizer. I jak sobie przejdziemy, to tutaj mamy bundle content CS, czyli w tym miejscu ładowane są ten bundle, czyli te dwa CSS-y są ładowane w tym miejscu, a w tym miejscu jest ładowany bundle modernizer, czyli ładowany jest ten bundle, czyli script modernizer. OK, wróćmy do layoutu. Dobrze, teraz tak, tutaj mamy naszego głównego diva z naszą główną zawartością. Tak, ten nagłówkowy to jest ten, a tutaj ten to jest nasza zawartość, nasza body. To może ten div, co tutaj jest, on ma tutaj klasę navbar, navbar inverse i navbar fix top. Tą klasę navbar fixed top powiedzmy, że nie będziemy chcieli używać, to możemy napisać cancel. Cancel i zapisać. I teraz jak uruchomimy naszą aplikację, to zobaczymy, jak to teraz wygląda. Oczywiście musimy przejść do kontrolera dashboard, admin dashboard,
Admin Dashboard. Tak. I widzimy teraz nasza ta belka weszła tak na dół, a tutaj jest puste pole. A jest to spowodowane tym, że przestaliśmy korzystać z tej klasy, a ta klasa jak gdyby fiksowała, czyli dawała tą belkę, że ona była przyklejona do górnej krawędzi. A teraz skoro my nie chcemy tego, zrezygnowaliśmy z tej klasy, ona nie jest przyklejona do górnej krawędzi, a to dlatego, że w naszej aplikacji, jak mamy nasze style w folderze content site CSS, mamy style, tutaj dostaliśmy z pudełka zdefiniowane style i tu są takie przesunięcia właśnie, padding od góry 50 pikseli i z tych styli my sobie zrezygnujemy, my nie chcemy tego, co nam dostarczył Visual Studio z pudełka, z tego sobie zrezygnujmy. I teraz odświeżmy stronę. Musimy jeszcze wyczyścić cache. Dobrze, cache został wyczyszczony. Teraz jak odświeżymy stronę, teraz nasza belka wróciła do góry. Wróciła do góry. Możemy sobie to zrzucić do paska. Także z i tych styli, co tutaj były dostane, nie korzystamy. Wyczyściliśmy je. Nie korzystamy również z tej klasy navbar fixed top. Bo dopisaliśmy cancel, ale ten sam efekt byłby, jakbyśmy po prostu tą klasę usunęli. Możemy też tak zrobić. Jak zrobimy tak, będzie ten sam efekt. A jak cofniemy to, damy do tej klasy navbar fixed top cancel, dopisaliśmy, a to dlatego, że po prostu takiej nazwy nie ma, także ta klasa nie jest dodawana. Dobrze, ale zostawmy sobie to tak. I teraz dalej, co my tutaj mamy? To sobie zwińmy troszeczkę i dalej tutaj mamy link application name. To jest ten link. Jak sobie go klikniemy, on nie działa. Ten link nie działa. Zrzućmy sobie to. To zmodyfikujmy ten link na link działający, do naszego, który będzie pokazywał na nasz panel administracyjny, na nasz dashboard. Zatrzymajmy sobie tą aplikację i tutaj w ten niedziałający link application name dodajmy sobie link do naszego panelu administracyjnego, czyli A, że to będzie link i tutaj w tym linku będziemy chcieli wskazywać na panel administracyjny, czyli admin i będziemy chcieli wskazywać dashboard. Możemy sobie to nawet napisać z dużej litery admin. Dashboard, tak. A to dlatego, że też jak mamy routing, no to mamy tutaj obszar admin, czyli pokazujemy, że chcemy odnosić się do obszaru admin i do naszego kontrolera dashboard, czyli chcemy, żeby ten link wskazywał na nasz kontroler dashboard, czyli na ten kontroler, który teraz dodaliśmy. Dobrze, dodajmy sobie tutaj jeszcze do tego linku klasę CSS, dodajmy sobie klasę navbar brand. Navbar brand, tak, dodajmy sobie tą klasę navbar brand, tak, i tutaj będzie to link dashboard. Dashboard, możemy to zapisać. Dobrze, teraz uruchommy sobie naszą aplikację. Uruchomimy sobie nasz dashboard, tak. Dobrze, przejdźmy do admin dashboard index. Mamy nasz kontroler dashboard z naszą akcją index i mamy link do naszego dashboardu. Oczywiście index jest akcją domyślną, także jeżeli jej nie użyjemy, no to tak jak jest w naszym routingu, jak mamy tutaj routing, widzimy, że domyślną akcją jest index. Także wystarczy, że w naszym adresie podajemy tylko admin dashboard. No bo jak nie będzie, jakiej akcji chcemy, no to automatycznie będzie przyjęta index. Czyli mamy admin dashboard. Mamy link do admin dashboard. Tutaj mamy linki do home, about, contact. Myśmy ten kontroler i te widoki usunęli, także tego oczywiście nie potrzebujemy w naszym panelu administracyjnym. To musimy usunąć. Dobrze, zamknijmy to. I to są te linki. Z tych linków oczywiście nie będziemy korzystać. Możemy to usunąć, a dodamy sobie tutaj link do naszego obszaru, naszego
obszaru domyślnego, do naszego, powiedzmy to, sklepu. I tutaj sobie dodamy kolejny element UL, tak? I w tym elemencie UL dodamy sobie LI i nasze LI będzie miało link do A, href, i tutaj będziemy na razie odnosić się do katalogu głównego, tak? I będziemy chcieli nadać tutaj klasę, class, również nadamy navbar brand. Navbar brand to są style Bootstrapa, tak? Nadamy klasę navbar brand i damy jeszcze target, że będziemy chcieli blank. Target blank, ok. Zamknijmy znacznik i tutaj będziemy się chcieli odnosić do CMS shop. Tu będziemy chcieli mieć link do CMS shop. Teraz jak sobie uruchomimy, zapiszemy, uruchomimy naszą stronę, to mamy dashboard i mamy CMS shop. Tylko że dashboard jest z lewej, CMS jest też z lewej. Powiedzmy, że chcemy, żeby ten CMS shop był tutaj, z prawej strony. Zmodyfikujmy to. Wracamy do naszego layoutu i tutaj jak mamy nasz link, to dodamy sobie klasę do naszego UL, która będzie wyrównywać nasz CMS shop do prawej strony i nadamy tutaj klasę navbar right. Zapiszmy. Teraz przejdźmy do naszej strony, odświeżmy i mamy dashboard z lewej, link do panelu administracyjnego, a do CMS shop będzie z prawej. OK. I mamy przygotowany nasz dashboard. Dobrze, możemy to zamknąć. Także menu sobie zrobiliśmy. Teraz mamy część odpowiedzialną za zawartość strony. Tutaj renderujemy zawartość, czyli poszczególne strony będą w to miejsce wpadać. A tutaj mamy footer, czyli stopkę. Powiedzmy, że nasza strona administracyjna nie będzie używać stopki. Nie chcemy. Na naszej stronie od tej domyślnej, na naszym sklepie tak, ale tutaj na obszarze administracyjnym nie chcemy mieć stopki. No i tutaj zostają jeszcze, mamy skrypty. Tutaj ładują skrypty bundle jQuery, a tutaj bundle Bootstrap. Jak sobie przejdziemy do bundle config, to tutaj mamy bundle jQuery, tak, a tutaj mamy bundle Bootstrap. Dobrze, to my będziemy chcieli zrobić, żeby nie korzystać na naszym layoutcie z tych dwóch bundli, bundle jQuery, bundle Bootstrap, tylko będziemy chcieli, żeby korzystać z jednego bundla, który będzie miał skrypty i jQuery, i Bootstrap. Czyli zrobimy sobie nowego bundla. Tutaj mamy, to dodamy sobie naszego nowego bundla. Powiedzmy na razie skopiujmy sobie ten i dodajmy go sobie tutaj. Nazwijmy go sobie nie jQuery, tylko scripts i ten bundle będzie się składał z JavaScriptu jQuery, tak, i będzie się składał jeszcze z Bootstrapa. Ctrl C, czyli dodajmy sobie jeszcze ten skrypt do tego bundla, tak. O, przepraszam, nie tutaj go miałem dodać, tylko tutaj, do naszego bundla, którego teraz stworzyliśmy, do naszego bundla scripts. I teraz nasz bundle scripts będzie się składał ze skryptu jQuery i ze skryptu Bootstrap. A nasz bundle nazywa się scripts. I teraz skopiujmy sobie nazwę, przejdźmy do layoutu i nie będziemy już musieli używać tych dwóch nazw, tylko będziemy używać bundla scripts. Możemy zapisać to wszystko. Możemy sobie uruchomić naszą stronę. Dobrze, nasza strona się uruchomiła. Teraz jak sobie naciśniemy narzędzie administracyjne F12, tak, może zrobimy sobie widok, żeby to było na dole. Rozciągniemy sobie to na całą stronę. I teraz jak sobie przejdziemy na źródła, element, widzimy, że został załadowany skrypt i jQuery, i Bootstrap. Czyli do tego naszego bundla, co tutaj ładuje scripts, wchodzą te dwa skrypty, jQuery i Bootstrap.
i na naszej stronie mamy skrypt jQuery i skrypt Bootstrap. A u góry zostały załadowane content Bootstrap CSS, content site CSS i skrypt modernizer. To jest to, co trafiło do naszego layouta tutaj u góry, a więc content CS i bundle modernizer. A content CS, jak widzimy, content CS zawiera Bootstrap CSS i site CSS. Dlatego Bootstrap CSS tutaj trafił i site CSS, no i skrypt modernizer. Czyli wszystko się zgadza. Dobrze, możemy zamknąć. Dobrze, także w dzisiejszym odcinku dodaliśmy sobie panel administracyjny do naszego projektu, Dashboard Controller. Dodaliśmy do niego widok Index, gdzie zmieniliśmy tytuł na Dashboard i nagłówek H2 na Dashboard. Następnie layout zmodyfikowaliśmy naszego panelu administracyjnego. Tytuł zmieniliśmy sobie tutaj, oprócz tego, co jest ustawiane w widoku na dashboard, to jeszcze zmieniliśmy sobie, że to będzie admin area. No bo te wszystkie widoki z tego obszaru, no to będą wchodzić w skład admin array. Tutaj omówiliśmy sobie te bundle, co tutaj ląduje, jakie skrypty, i to pokazaliśmy. Zmodyfikowaliśmy sobie tutaj link do naszego dashboard, tutaj do naszego CMS shop, czyli do naszego sklepu, który będziemy tworzyć. Tutaj mamy renderowanie strony, no i tutaj mamy skrypty. W tym miejscu ląduje bundle scripts, no a bundle scripts to utworzyliśmy sobie nowy bundle, w którym ląduje i jQuery, i Bootstrap. Czyli zamiast korzystać z osobnego bundla dla jQuery i z osobnego bundla dla Bootstrap, my sobie utworzyliśmy bundle scripts, w którym ląduje jQuery i w którym ląduje Bootstrap. Jak jeszcze sobie wrócimy do layout, to tu jeszcze mamy sekcję render section scripts. Ta sekcja, to tutaj jest dodana, to jest coś takiego, że w tym miejscu mogą zostać dodatkowa sekcja i tu mogą być wstawiane dodatkowe skrypty. Czyli na przykład na naszej stronie, tutaj na dole, możemy sobie dodać jakiś skrypt JavaScript, który będzie właśnie lądował w tym miejscu. Dobrze, także w tym odcinku jedyną rzeczą, którą nam pozostało jeszcze zrobić, to dać kody do repozytorium. Klikamy sobie source control, commit i co teraz zrobiliśmy, a więc kliknijmy sobie dashboard admin. Napiszmy sobie informację dashboard admin. Dashboard admin, wykonujemy commit, ok. Także w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.